Rada mapa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj! Małpa myśli, w to mi graj! Hejże kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mącą. Ale ciepła coś za wiele, trochę nadto, ba, gorąca! Fraszka małpa nie ciele, sobie poradzi. Skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Aj, gwałtu piecze, nie ma co czekać, trzeba uciekać. Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż stropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy w stopy. Dalej w okno brzeg, uciekła, że tylko palce popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpą bywa. Aleksander Fredro, małpa w kąpieli. Kiedy Justyna Nafalska zapraszała mnie do zabawy, byłam pewna, że będę opowiadać o literaturze swojego życia, literaturze brytyjskiej, która doprowadziła mnie do miejsca, w którym teraz jestem, czyli bycia nauczycielem i tłumaczem przysięgłym języka angielskiego, ale nie. Z góry zatem chciałabym przeprosić Charlotte Bront, Jane Austen, Agatę Christie czy mojego ukochanego Oscara Wilda. Nie będę o nich opowiadać. Zdecydowałam się, że chciałabym powiedzieć o książkach dla dzieci, które obecnie namiętnie czytamy ze swoimi dziećmi właśnie. Nie wiem, od czego zacząć. Wiem, że powinnam powiedzieć tylko o jednej książce, ale pozwolę sobie polecić kilka z nich. Jest to na przykład Przygody Puszka, Kotka Puszka, Mary Poppins, którą weszliśmy praktycznie w całą serię i już ją kończymy. Cudowna seria, polscy superbohaterowie z Mieszkiem Pierwszym na czele. Wspaniała seria Było sobie życie. Magiczne drzewo, polecam dorosłym, jak i dzieciom. Cudownie się czyta, cudownie się słucha. Nie może u mnie w domu zabraknąć czegoś o Wielkiej Brytanii. Łatwo strawialne także dla najmłodszych dzieci. Great, Wielka Brytania dla dociekliwych. Pierwsze przygody Mikołajka, myślę, że wszystkim znane. Oraz książka, którą najbardziej chciałabym polecić, to jest właśnie Drzewo życzeń. Niedawno skończyliśmy. Cudowna, wrażliwa, z poczuciem humoru. Coś niezwykłego. Do zabawy chciałabym przede wszystkim, to jest moje marzenie, żeby zgodził się wziąć udział mój tata. Mimo że w domu to mama odpowiadała głównie za czytanie dla nas książek, to jednak nie ma drugiej takiej osoby, która by tak cudownie czytała Szelmostwa Lisa Vitalisa. Chciałabym, żeby się zgodził i przeczytał choć fragment. Zobaczymy, jak będzie. Do zabawy zapraszam również panią Katarzynę Śniadkowską, dyrektor szkoły w Stawie, oraz panią Katarzynę Barton i Alicję Barton. Pani Alicja Barton to nie kto inny jak Jaśkowa babcia z nagrań w audycjach Radia Lublin. Z panią Alicją poznałam się w szpitalu, kiedy czytała właśnie bajeczki dzieciom do brzuszka. Tak zaczęła się moja przygoda, tak zaczęła się nasza przyjaźń. Mam nadzieję, że się zgodzi. Dziękuję.